późno. To może być intensywne. To jest w ogóle draft czegoś, co ja przygotowuję na podstawie... Tak, to w ogóle jest ten Zbyszek. I od niedawna, w sensie po 10 latach pracy, gdzie doszedłem do levelu Principal Engineer i udało mi się go utrzymać przez jakiś czas, przeszedłem na Senior JavaScript Security Engineer i znalazłem się w miejscu, w którym jestem najmniej doświadczonym JavaScriptowcem z obecnych. Jest to bardzo ciekawe doznanie i dzisiaj pokażę Wam rzeczy, których się nauczyłem w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jeżeli wydadzą Wam się niemożliwe, nawet po wyjaśnieniu, to jest to w porządku, bo ja jeszcze pół roku temu też bym w to wszystko nie uwierzył. Okej, okay. Ale teraz do rzeczy. Czy gdybym dał Wam kawałek tekstu, jakiś blok tekstu i powiedział odpalcie to w swojej aplikacji, to czy byście to w ciemno odpalili? Nie. Nie? Nie? Okej. Okay. A gdybym to spakował w targ GZ-a? Tak. 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 No właśnie. Bo tym są pakiety na NPM-ie. To są targ GZ-y, w których są rzeczy w środku, JavaScript. I jest to bardzo fajne. I w ogóle to fajnie by było wrócić do tego, jak było w 2015 roku, kiedy mogliśmy sobie używać tych paczek i się nie przejmować. I nikt nie myślał o tym, że tam może być coś złego. I chyba wtedy jeszcze nie było. Tak przy okazji, 2015 rok to jest pierwszy raz, kiedy na Midjay się w Poznaniu miałem prezentację na temat bezpieczeństwa paczek. No, w każdym razie uprośćmy sobie to. Nie musimy rozmawiać nawet o paczkach NPM-owych, możemy rozmawiać w ogóle o kodzie, który uruchamiamy w aplikacji. No, możemy ten napis przekazać do funkcji eval, uruchomić go i on coś zrobi. No i tym się zajmijmy. Jakie są możliwe niebezpieczeństwa? Może nam ktoś ukraść informacje, czyli z angielskiego exfiltration, taking your data and sending it outside. Można się dobrać do fetcha, w Node od niedawna, albo w ogóle do networku. Do proces env można się dobrać, tam są zawsze fajne rzeczy, zwłaszcza w build systemach. Można zrobić prototype pollution, też fajna zabawa. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co to jest, to na pierwszy rzut oka jest trochę trudno zrozumieć, ale pokażę Wam dzisiaj. Dla jeszcze większego skonfundowania wszystkich. Remote code execution to jest taki ogólny temat, czyli jeżeli przyjmujecie kod od kogoś, czy nawet paczkę, to może to być kod, który spowoduje, że później input użytkownika zostanie uruchomiony jako kod na waszym serwerze, więc otwieracie się na jeszcze więcej kodu, który ktoś wam dośle później, którego nie mieliście okazji obejrzeć. No i dostęp do systemu plików oczywiście. W Node można to teoretycznie ograniczyć i odciąć w ogóle dostęp do systemu plików. Tak samo Deno pozwala na kontrolowanie dostępu do systemu plików, ale na poziomie całego procesu, o tym za chwilę. No i można, jeżeli już komuś się udało dostać do waszego kodu jako zależność, jako jakaś paczka, użyć niektórych z tych technik albo czegoś jeszcze innego, żeby obejść autoryzację w waszej aplikacji później. I to dotyczy głównie aplikacji w Node backendowych, no bo jeżeli da się obejść autoryzację zmieniając kod na frontendzie, to nie trzeba było się tak starać. No, także nie jest dobrze, jeżeli któreś z tych rzeczy się wydarzą. Okej, okay. I co z Lambdą, Deno i wątkami, isolate'ami, jeżeli komuś coś ten termin mówi? Generalnie wygląda to tak, że mamy te pudełka, to są procesy. Mówimy tutaj o, w tym przypadku, procesach node'owych albo osobnych przeglądarkach. No i przykładem tego jest funkcja Lambda, która jest osobnym procesem na każde wywołanie do serwera. Jak sobie weźmiemy jeden proces, to w ramach tego jednego procesu można odpalać wątki, workery. Isolate to jest to, co znacie pod nazwą
silnik V8 w konkretnym tabie w przeglądarce. To jest Isolate i Isolate są też wykorzystywane do Cloudflare Workers, czyli jak się odpala workery na Cloudflare. To jest trochę podobne do Lambdy, można o tym podobnie myśleć, ale to jest tak, jakbyście mieli na serwerze odpalonego Chroma i każde zapytanie, które przychodzi, to jest nowy tab, w którym ono jest przetwarzane. I można zejść jeszcze niżej, gdzie mamy naszą aplikację. W jednym procesie, w jednym wątku, tam robimy sobie import albo require jakiejś paczki. I ta paczka może zawierać złośliwy kod. I jak się od niego izolujemy? Musielibyśmy go odpalić w osobnym procesie, wątku, isolate. A co jeżeli mamy dwie paczki, które muszą się ze sobą komunikować? Bo jedna coś produkuje, druga z tym czymś robi jakiś następny krok. No i tu się już pojawia kłopot, bo trzeba by było zrobić co? Wiele lambd, które odpalają siebie nawzajem i w pewnym momencie ktoś robi drobny błąd, że robią to rekurencyjnie i przychodzi rachunek za te wszystkie lambdy i jest niedobrze. Czy dałoby się to zrobić tutaj, gdy jesteśmy w jednym wątku, tak żeby odpalić czyjś kod bez ryzyka? Co jeżeli któraś z tych paczek jest złośliwą paczką, tak? I jest tych paczek na tyle dużo, że nie wiemy do końca, co konsumujemy. Pan intended. No i fajnie by było się móc przed tym zabezpieczyć. No i to jest ta część, w którą nie uwierzycie, bo da się. Tego wam nie będę pokazywał, bo to zbyt praktyczne. Otworzymy sobie taki pliczek. Odpaliłem tutaj skrypt, który za każdym razem, jak zmieni się to, co widzicie tutaj, odpala z powrotem ten plik. To jest jeden plik w Node, który się odpala, potem rysuje taką kreskę i to wszystko. I teraz zrobimy sobie... Zrobimy sobie trochę miejsca. Mamy tutaj prostą aplikację. Będę pokazywał kursorem, bo mam dwa ekrany. Aplikacja jest wywoływana tutaj. Przekazujemy do niej jakiś input. W środku jest symulacja uruchomienia czyjegoś kodu. No nie, uruchamiamy czyjś kod. Tutaj akurat tak użyłem takiej metafory, że to jest paczka NPM-owa. Jeżeli rzuci błędem, to nam się ten błąd wyświetli. Później robimy jakąś akcję, która udaje admin panel. I to jest funkcja tutaj prosta, która jeśli w state jest wpisane is admin, wyświetli nam napis. Tutaj jest state, w state nie jest wpisane is admin. No i na koniec wypisujemy got input i ten input ma już w sobie efekty uruchomionego kodu. No i pierwsza wersja paczki, którą zainstalowaliśmy, wygląda tak, czyli bierze ten input, w nim inkrementuje answer o 2, żeby osiągnąć poprawną wartość, answer to everything. I to jest cała aplikacja. Teraz jeżeli zaktualizujemy sobie paczkę, dobrze mówię? Tak. Jeżeli zaktualizujemy sobie paczkę do wersji drugiej, to ta paczka bierze naszego globala state. No bo byłem trochę nieostrożny, zostawiłem state w globalu. Odpalenie czyjegoś kodu daje do tego dostęp. Eval generalnie daje dostęp do wszystkich scope'ów dookoła, więc trudno się dziwić. No nie wyszło. I teraz, co można z tym zrobić? Otóż mam tutaj zaimportowaną taką funkcję, która nazywa się good.
Działa? Halo? To nie działa? Już coś zepsułem? Okej. Dobra. No, mamy jeszcze mały problem. Funkcja good wymaga, żeby explicite powiedzieć, co my przekazujemy do środka. Ok, ten błąd jest już trochę lepszy. Otóż okazuje się, że isAdmin nie można ustawić na czymś, co jest undefined, czyli globalna zmienna w tym w tej mojej funkcji good zamiast eval już nie jest dostępna, natomiast to, co przekazaliśmy do środka bezpośrednio jest jak najbardziej do użytku. No to wróćmy jeszcze do... Okej, okay, nie będę przedłużał. Przechodzimy do prezentacji. I na szybko wam pokażę, co tam się dzieje pod spodem. Że można mieć funkcję eval, która jest bezpieczna. Nie daje dostępu do kontekstu dookoła. I to jest miniaturowa implementacja czegoś, co się nazywa Secure ECMAScript. I do tego dojdziemy. W każdym razie mam funkcję good, która przyjmuje source code i przyjmuje global object. Strasznie dziwnie mi się przełącza języki. Następnym razem będę to robił po angielsku. To, co ta funkcja robi, to wywołuje evaluate, przekazując globala jako this i source code do środka. Teraz jak jest zaimplementowany evaluate? Evaluator, który tam jest tworzony, to jest funkcja evaluate, która jest opakowana w różne cuda, ale generalnie ona wywołuje sobie eval na pierwszym argumencie i definiuje strict mode. Żeby to, co jest w środku, było traktowane jako strict JavaScript, żeby trudniej było z tego uciec. I tutaj mamy magię. Jeżeli ktoś uczył się JavaScriptu bardzo dawno temu, z takich dziwnych, grubych, drukowanych na papierze książek, to może znać słowo kluczowe with. Jeśli ktoś się uczył JavaScriptu współcześnie, mógł je w ogóle przeoczyć. Słowo kluczowe with robi bardzo śmieszną rzecz. Bierze obiekt, który został przekazany do nawiasów i wszystkie jego pola wyciąga do bieżącego scope'u. W związku z tym, jeżeli z wnętrza tego kodu, który tutaj jest odpalany evalem, próbujemy się dostać do jakiejś zmiennej i nie ma jej w scope'ie tej pustej funkcji, no to wychodzimy do wyższego scope'u, przechodzimy przez with z tym obiektem eval once i później przechodzimy do następnego with z kolejnym obiektem i dopiero jeśli tam nie znajdziemy tej referencji, sprawdzamy wyżej, gdzieś w globalach. No i cała zabawa polega na tym, żeby do tego nie dopuścić. I tak, evil ones, tego nie czytajcie, bo tutaj już strasznie zagęściłem. Generalnie chodzi o to, że jeżeli próbujemy użyć referencji o nazwie evil, to za pierwszym razem ona zostanie zwrócona, a za każdym kolejnym już nie, bo ten array się skończy. To jest tylko jeden evil. I każda następna próba wywołania evala się nie uda, więc ten złośliwy kod w środku nie może użyć evala, żeby jeszcze sobie uciec na zewnątrz. No i mamy coś, co nazwałem scope guard, który jest JavaScriptowym proxy, czyli obiektem, w którym możemy zaimplementować logikę tego, co, jakie pola on ma. I tutaj jest bardzo prosta implementacja. On na każde pole odpowiada, że je ma. Natomiast nie ma nic. Więc przy każdej próbie odwołania się do czegokolwiek, czego kod, który wywołujemy, nie zdefiniował w swoim wewnętrznym scope'ie, nie da się wyjść na zewnątrz. To jest bardzo dziwne. I oryginalny kod z Secure ECMAScriptu ma tą konstrukcję with proxy return function eval. W jednym pliku, gdzie jest 40 linii komentarza i to nie wystarczyło mi za pierwszym razem.
żeby zrozumieć, co tam się dzieje. Dopiero napisanie tego samemu tak naprawdę pomogło. I tak wygląda cały ewaluator. Ale tu jeszcze nie idziemy, bo chcę wam pokazać jeszcze następną rzecz. Mam jeszcze jedno demko. Otóż mam takie demko, które niezależnie od tego, czy użyjemy Good czy Evil, to już nie będę przestawiał tego z powrotem. Mamy wersję trzecią tej paczki. Tu chciałem jeszcze trochę potrolować. I teraz ten kod, który tu widzicie, powoduje to samo, co wersja druga, ale w sytuacji, kiedy używam funkcji good, jeśli ktoś nie jest jeszcze wystarczająco zdziwiony, to zrobię tak. Obiekt state jest zdefiniowany wewnątrz funkcji admin panel i istnieje tylko tam. To nic, nadal działa. Dlaczego? Dlatego, że to jest atak prototype pollution, tylko zobfuskowany. Na wypadek, gdyby komuś się wydawało, że może napisać coś, co przeanalizuje kod statycznie i znajdzie odwołanie do prototypu obiektu, ale generalnie to, co tutaj jest napisane, piszę z pamięci, więc mogę coś zepsuć. To jest mniej więcej taki kod. Czyli biorę sobie obiekt, odczytuję jego prototyp, czyli prototyp wszystkich obiektów, z których są konstruowane wszystkie nowe obiekty. Przypisuję mu pole isAdmin i sam fakt, że tutaj zdefiniowałem state jako pusty obiekt, powoduje, że sprawdzam pole isAdmin. Jeśli nie ma pola isAdmin na tym obiekcie, idziemy dalej prototype chainem, dostajemy się do tego isAdmin. Na tym polega prototype pollution. W dużym uproszczeniu. Dobra. Okej, okay, no ale to jeżeli mogę, używając podstawowych konstrukcji języka, uciec z tego zamknięcia, które stworzyłem funkcją good, to po co nam ona? Otóż okazuje się, że JavaScript, o którym mówiło się, że jest bardzo niebezpiecznym językiem, bo wszystkie rzeczy, które się składają na jego wbudowane elementy, są modyfikowalne, ma tą zaletę, że dzięki temu, że są modyfikowalne, można je też ulepszyć. I mamy taką funkcję lockdown, którą mogę wywołać na początku. To było tylko, żeby pokazać, jak to wygląda. Ok. Popatrzcie na to jeszcze raz na czysto. No. I teraz okazuje się, że przy próbie napisania czegoś do prototypu obiektu dostajemy błąd isAdmin. Nie da się przypisać. Object is not extensible. Czyli funkcja lockdown pozamykała podstawowe konstrukcje w JavaScriptie, tak żeby nie dało się ich zmodyfikować później. To jest zrobione przy użyciu object freeze. I moja implementacja miała na celu zmieszczenie się na slajdzie, więc jest dość trywialna. Prawdziwy lockdown w Secure ECMAScript jest sporo większy, jeszcze go nie przeczytałem do końca. I domyka wszystko, co jest dostępne w JavaScriptie by default, nie licząc API przeglądarki, czyli document object model i tak dalej. Document object model chyba się nie da zabezpieczyć. O tym kiedy indziej. No i to, co robimy, to podstawowe rzeczy, do których zawsze da się dobrać, bo mogę sobie wziąć obiekt, wziąć go w nawiasy i to jest referencja, z której odczytam prototyp. To trzeba zafrizować. To samo mogę zrobić z array'em i uwaga, to samo mogę zrobić z promise'em. Nawet jeżeli w globalach nie ma promise pisanego z dłużej, bo go nie wpuściliśmy do kontenera stworzonego przez funkcję good,
to i tak referencje na promisa da się zdobyć, bo wystarczy stworzyć asynchroniczną funkcję, wywołać ją i na efekcie tego wywołania odczytać sobie prototyp albo konstruktor i tam zacząć mieszać. I tak właśnie trzeba było też zabezpieczyć funkcję, żeby nie dało się wziąć funkcji, odczytać z niej konstruktora i odpalić go na kawałku tekstu, bo nie wiem, czy wiecie, konstruktor funkcji, jeżeli przekaże mu się tekst, tworzy funkcję, której ten tekst jest implementacją, czyli eval. No i tutaj trzeba było zrobić tak, że pole konstruktor na prototypie funkcji zastępujemy funkcją zwracającą funkcję rzucającą błąd. To do przeanalizowania w domu, dlaczego akurat tyle zagłębień było potrzebne. Ale to oznacza, że błąd poleci dopiero wtedy, kiedy spróbujemy tą stworzoną w ten sposób funkcję wywołać, a nie wcześniej. Czyli trochę lepsza kompatybilność z tym, co ktoś mógłby próbować zrobić, mając nadal dobre intencje. I to jest moja miniaturowa implementacja funkcji lockdown. Prawdziwy SES, czyli Secure ECMAScript, taka implementacja, uwaga, standardu, który kiedyś będzie w JavaScriptie, jak dobrze pójdzie, jest troszkę większy, ma 8000 linii i robi odrobinę więcej niż ta implementacja i z niego chyba się już nie da uciec. Ludzie, którzy jak o tym mówią, nie rozumiem co mówią, próbowali, im się nie udało. Tak, i jest propozycja, żeby to wprowadzić w TC39. To u góry, compartments, to jest coś, co się dzieje teraz, rozwija się i jest spora szansa, że będzie przechodzić do stage 2 jakoś niedługo. I ludzie od Deno też są tym zainteresowani, także jest parę różnych grup, które będą to pchały do przodu. No jest ten duży proposal SES, który jest w tej chwili draftem, w którym jest napisane po prostu za dużo, żeby to w jednej całości przepchnąć przez TC39. Przynajmniej ludzie, którzy tam spędzają dużo czasu, tak wiedzą. A ja im wierzę, co mam zrobić. No i tak, czy da się tego użyć? No ja po 3 miesiącach grzebania w tym wszystkim może nawet bym umiał, ale są sposoby. Generalnie można użyć SES-a bezpośrednio. SES dostarcza compartment i lockdown. Compartment to jest coś, w co pakujemy cudzy kod, który chcemy odpalić. Compartment ma metodę evaluate, która ten kod odpala w środku evalem tym magicznym w konstrukcji with proxy. I ma lockdown, taki porządny. Oprócz tego w Node od niedawna jest taka flaga, którą można sobie dopisać. Ona się nazywa Frozen Intrinsics. I ona robi coś pomiędzy implementacją lockdowna, którą widzieliście, a tą implementacją w SES-ie. Czyli jest dużo lepsza od mojej implementacji, ale nie jest tak dobra jak ta w SES. Ten lockdown w SES odbiera dostęp do w zasadzie wszystkiego, łącznie z math random i date now, żeby nawet nie dało się zrobić ataku polegającego na timingu, czyli sprawdzającego chociażby jak długo porównywaliście podane hasło z jego docelową wartością i zgadującego na tej podstawie kolejne litery. But I digress. Jest taki projekt o nazwie Endo, który opakowuje SES-a i dostarcza dużo różnych narzędzi, żeby dało się tego użyć. I z Endo jest odrobinę łatwiej, w sensie jestem w stanie odpalić rzeczy, które mają zależności, bo samym SES-em się nie da, trzeba to wszystko samemu zaimplementować, żeby ładować zależności. Endo Compartment Mapper dostarcza funkcjonalność ładowania zależności i ja miałem tą przyjemność w ostatnich miesiącach implementować tam wsparcie dla Common.js-a, czyli przez 2 miesiące modyfikowałem ten sam stulinijkowy plik, aż udało się osiągnąć względną kompatybilność z tym, co wszyscy powymyślali, używając funkcji require. Tam się dzieją rzeczy. Jest jeszcze jeden projekt o nazwie Lava Mode, do którego rozwijania w zasadzie zostałem zatrudniony. Jakoś tak wyszło.
Potem się okazało, że chcemy rozwinąć Endo i wbudować w Lava Mode, ale to Was może interesować. Lava Mode da się użyć, jeżeli macie projekt, w którym Wam bardzo zależy na supply chain security, do tego poziomu, że spodziewacie się, że ktoś może Wasz projekt zaatakować, modyfikując złośliwie którąś z Waszych zależności i by mu się to opłacało, i zostaniecie zaatakowani zanim ktokolwiek odkryje tą zmianę i ona się ma szansę pojawić w audycie z NPM-a, czy ze Snyka, czy z czegokolwiek, to wtedy można użyć Lava Mode. Nie wiem, w jakiej kolejności to pokazać, bo jeszcze tego nigdy nie robiłem. To jest draft. Ćwiczę go właśnie. To tak. To już zrobiłem. Okej. Pierwsze co, to odpalamy sobie NPX Lava Mode, wejście do naszej aplikacji z przełącznikiem Auto Policy. I to wygeneruje ten plik. Co ja tu mam w ogóle? Mam tutaj aplikację, która wciąga sobie jakiś przykładową paczkę, którą napisałem, która zwraca wiersz wygenerowany automatycznie i ma takie zależności. A dobra, nieważne jakie zależności, szkoda czasu. Mam apkę. Apka robi require na czymś, to coś robi jeszcze require na czymś więcej, więc mamy jakieś drzewo zależności i w policy JSON jest coś, co warto omówić. Chyba. Mamy naszą paczkę w zależnościach. Ona korzysta z globala buffer, odczytując z niego from. To wszystko jest statyczna analiza, więc nie ma gwarancji, że statyczną analizą znajdziemy wszystko. Pokazywałem Wam już obfuskację wcześniej, ale celem tego jest stworzenie polityki, policy, jak to potem odpalać. Czyli wiemy, że ta paczka używa tych rzeczy i wciąga inne paczki. Korzysta z Anthropoetry. Anthropoetry korzysta z Assert, z Buffera, Zlib, z konsoli w globalu i z paczki BigNumber.js. BigNumber.js korzysta z Buffera. Na dwa sposoby. Nie pytajcie czemu. Ok, i teraz jeżeli zainstalujemy sobie... może ja to uruchomię. Żeby to uruchomić, NPX jest tylko takim skrótem, żebym nie musiał pisać skryptów npm-owych w pakiet JSON, prawda? Kiedy mamy już wygenerowane policy, odpalamy sobie app.js. W Node 16 jeszcze wyskakuje taka informacja na początku, której powinno tu nie być. Zignorujcie to. I poniżej mamy dziwny wiersz, który został wygenerowany z jakiejś liczby. Okay? I ja tu mogę podać jako argument inny buffer, z którego wygeneruje mi inny wiersz, to jest powtarzalny. I bezsensowne, ale to nic. W każdym razie coś robi, możemy zweryfikować, że to robi. Teraz, jeżeli ja sobie zainstaluję nowszą wersję tej paczki, zgubiłem zakładkę, Tak, zainstalowałem sobie nowszą wersję tej paczki i teraz jak odpalę mój program, to dostanę taką informację. Odczytam to. Error, Lava Mode, require node built-in. Package not in allow list. Package evil sample requested HTTPS. Coś jest nie tak. Moja zależność, która przetwarzała numerki na napisy, teraz chce dostęp do HTTPS-a. On został zablokowany, nigdy nie został uruchomiony, a ta paczka, jej aktualizacja wyglądała tak.
coś takiego pojawiło się w moich zależnościach. Ja to ściągnąłem, zainstalowałem. Fajnie, nie? No i oczywiście trzeba to czasem aktualizować i tak dalej. Zobaczmy, co wyjdzie z odpalenia Auto Policy ponownie. O, my mamy tutaj więcej informacji o tym, że wykorzystywany jest proces ENV i HTTPS request. I możemy to indywidualnie kontrolować. Chcę pozwolić na HTTP request, ale nie chcę pozwolić na proces ENV, proszę bardzo. Teoretycznie nie powinienem modyfikować tego pliku, tylko plik override obok, nieważne. I tak zadziała. I teraz pozwoliliśmy na zapytanie HTTP, ale nie pozwoliliśmy na... Nie widzę, gdzie to jest napisane. Nie ćwiczyłem tego. A, coś zepsułem. Okej. Okay. A, bo to jest zła wersja. Sorry. To nie jest najaktualniejsza wersja. Ja to naprawiłem już w Lawamoucie. Ale na razie jeszcze, gdy tam był jakiś problem w najnowszej wersji opublikowanej z obsługą Vault. Dobra, odpalam jeszcze raz. I zepsułem JSON-a. Wiem, wiem. Mój ulubiony. No, teraz się uda. No. I po prostu nie ma proces w tym pakiecie NPM-owym, mimo że jest gdzieś indziej w mojej aplikacji. Ale ta paczka nie ma dostępu do proces, w związku z tym nie udało jej się odczytać ENV. Ale już nie zostało zablokowane załadowanie modułu HTTPS, bo mógł być do czegoś potrzebny. No. I nie mam puenty. Dziękuję. Robią paczki, frontendowcy, backendowcy. Okej, okay, tak. To jest najważniejszy feedback, jakiego potrzebowałem. Tak. Czy moja prezentacja miała grupę docelową? Pracuję nad tym. Ale generalnie każdy, kto tworzy software i korzysta z paczek, powinien się tym interesować. Każdy, kogo interesuje bezpieczeństwo aplikacji JavaScriptowych, powinien się tym interesować, dlatego że po pierwsze częstotliwość i poziom ryzyka związany z supply chain security, częstotliwość ataków rośnie. Mogę was jeszcze postraszyć przez następne 5 minut, jak ktoś ma ochotę, ale nie lubię tego robić. Także z czasem ten problem będzie was dotyczył coraz bardziej. Na początku wystarczyło odpalać NPM Audit i czytać to, co miało Severity Critical i można było jakoś przeżyć. Ale to się zaczyna komplikować, bo mamy do czynienia z coraz większą ilością paczek, które są właściwie złośliwe i coraz większą grupą ludzi, którzy próbują przejmować paczki, które są w miarę popularne i coś złego im robić. Zresztą kiedyś dla eksperymentu zidentyfikowałem jedną paczkę w zależnościach webpacka, którą czułbym się na siłach przekonać osobę, którą utrzymuję, do przekazania mi, ale pogadałem o tym z ludźmi i mi odradzili próbowanie i bardzo się cieszę. To nie był dobry pomysł i nie polecam robienia tego dla researchu ani dla Becky. Dwa dni temu ktoś tak zrobił z paczką, co prawda do PHP-a. Później opublikował wyniki swojego researchu, tylko że zmodyfikował tą paczkę tak, że kradł prawdziwe kredencjale i jest troszkę afera. No, to nie było mądre. Okej, ale wracając do pytania. Drugi powód, dla którego to jest potencjalnie interesujące, jest taki, że to wchodzi do języka i pozwala na docelowo zupełnie nowe rodzaje aplikacji. Ludzie, którzy nad tym pracują, w sensie ci kompetentni ludzie, z którymi ja mam szczęście pracować, którzy siedzą w TC39 i pchają to do przodu,
to są ludzie, którzy pracują w firmie Agoric, która tworzy swój własny blockchain, który będzie można programować w JavaScriptie, czyli smart kontrakty, ale w JavaScriptie, z zapewnioną pełną izolacją i powtarzalnością tego, co zostanie wykonane. Czyli ktoś pisze kawałek JavaScriptu, niezależnie od tego, gdzie, na czyjej maszynie ten kawałek JavaScriptu się odpali, potencjalnie nawet z jakim silnikiem, czyli czy w przeglądarce, czy w Node, czy w Deno, rezultat z tego wykonania będzie taki sam, bo z wnętrza tego kodu nie ma dostępu do niczego, co mogłoby ten rezultat zaburzyć, ani do MathRandom, ani do DateNow, ani do wbudowanych funkcjonalności, którymi można by cokolwiek odczytać. Jest pełna kontrola nad tym, co tam się dostanie i taki kod od jednej osoby może dostać referencję na ten sam obiekt, co taki kod od innej osoby, robiący coś innego, i one mogą się tym jednym wyznaczonym kanałem komunikować i tam będzie działało nawet instance of. Czyli to, co nie działa nawet między stroną a iframe'em w niej zawartym, jeśli one się już porozumieją i przekażą sobie array, to array z iframe'a jest z innego prototypu niż array w stronie głównej. I jak się na tym zrobi instance of, czy jakieś tam inne bardziej skomplikowane checki, to one mogą nie wyjść, bo to nie jest array z tego samego prototypu. A tutaj mamy pełną kompatybilność, jeśli chodzi o prototypy w ramach jednego procesu, a mimo to kod jest od siebie w 100% odizolowany i te prototypy są niemodyfikowalne. Dziwne czasy. To ja mam takie pytanie, a kiedy można się spodziewać czegoś takiego popularnie, w sensie chodzi mi, że jakoś tak out of the box, izolowania paczek przez twórców NPM-a? I... Przez twórców NPM-a raczej nie, raczej to będzie coś... Scenariusz optymistyczny jest taki, że SES, Secure ECMAScript, zostaje wprowadzony do języka jako compartment, później funkcja lockdown, później jeszcze troszkę innego toolingu. I z tego da się zbudować bibliotekę, która będzie miała już tylko kilkaset linii kodu, która będzie z tego wszystkiego korzystała, albo nawet korzystać bezpośrednio, czyli bierzesz skądś jakiś kod, chociażby z paczki NPM-owej, możesz go sobie opakować w compartment, tak się to fachowo nazywa, i uruchomić go w pełnej izolacji. I to myślę, że do języka to parę lat jeszcze zajmie, to jest long game. Tak? Są implementacje w tej chwili. Jest Secure ECMAScript, przy którym troszkę pracuję. Jest Modable XS, to jest środowisko embedded do JavaScriptu, które też ma kompartmenty. I jeszcze powstaje jedna implementacja kompartmentów, ale to dosłownie wczoraj na komunikatorze gość zaczął zadawać pytania, na które odpowiedzi mu są potrzebne, żeby to dokończyć. Więc jeszcze nie wiem, co to jest i gdzie. W każdym razie powstaje trzecia implementacja. Będzie można z tego korzystać, ale na razie to, co ja próbuję zrobić, to sprzedać to do prostszych zastosowań, takich jak w MetaMasku, gdzie robiłem security, gdzie Lava Mode jest używane do tego, żeby addon przeglądarkowy, który ma zarządzać portfelami, które robią rzeczy, których nie rozumiem, był skutecznie zabezpieczony od nawet najbardziej wyrafinowanych ataków typu supply chain security. I w zasadzie o to by mi chodziło. Także jak uda mi się tą prezentację dobrze zrobić, nie to co teraz, to wniosek z tego będzie taki, że Lava Mode to jest to, czego możecie potencjalnie użyć już teraz. I w Lava Mode jest dużo innych fajnych rzeczy, o których mówiłem na moich wcześniejszych prezentacjach, które można znaleźć na mojej stronie, nauktur.pl. Nie sposób tego zapamiętać, ale jakbym się podłączył z powrotem, to tu jest. Tylko nie. Ok. No, teraz już wszystko. I ten... Mieliśmy tą salę do 20, także trzeba by się zbierać, ale jeśli ktoś chce jeszcze pogadać, to proponuję udać się gdzieś w kierunku Nadwarte i tam jeszcze trochę pogadać. Także zbierzmy się w grupę na dole, bo tu jest jeszcze trochę do poogarniania i można brać pizzę do domu albo Nadwarte.
Thank you.